Witam na kanale Zielona Alternatywa. Wreszcie wiosna się rozpędziła. Wreszcie zaczęły kwitnąć drzewa i krzewy ozdobne i owocowe. I dzisiaj pokażę, co u mnie kwitnie o tej porze roku i jakie warto krzewy wprowadzić u siebie w ogrodzie. To jest amelanchier, czyli świdośliwa. Jeden z moich ulubionych krzewów. Kwitnie bardzo wcześnie. W tym roku trochę się spóźnił, bo o tej porze to już zwykle przekwitał. Ale wiosna też była spóźniona, więc to kwitnienie w tym roku jest trochę niestandardowe. W każdym razie świdośliwy, czyli amelanchiery, kwitną mniej więcej równo z magnoliami. U mnie nie ma żadnej magnolii, bo stwierdziłam, sadząc na początku drzewa, że magnolie są praktycznie przy każdym domu, bo jak ktoś buduje nowy dom albo się przeprowadza, to pierwsze drzewo, jakie sadzi, to jest właśnie magnolia. Więc stwierdziłam, że ja magnolii raczej nie będę miała i spróbuję wprowadzić jakieś inne rośliny, inne drzewa i inne krzewy ozdobne. I wtedy zwróciłam uwagę właśnie na amelanchiery. Amelanchier to jest nazwa łacińska. Nazwa polska to jest świdośliwa. Ale zauważyłam, że w sklepach ogrodniczych właściwie bardziej popularną nazwą jest nazwa łacińska, czyli amelanchier. I wydaje się, że jest taka bardziej prosta nawet w wymowie i ona chyba częściej jest właśnie używana. Amelanchier to jest krzew. Sprawdziłam w katalogu Związku Szkółkarzy Polskich, bo ja traktuję to jako małe drzewko, ale tak naprawdę amelanchier jest sklasyfikowany jako krzew liściasty. U mnie właśnie natomiast pełni funkcję właściwie takiego małego drzewka, dlatego że ma dosyć specyficzny kształt korony, kształt w ogóle całej rośliny. To, co mi się bardzo podoba w amelanchierze, to fakt, że można mieć rośliny wielopniowe. Z tym, że już takie wielopniowe trzeba po prostu kupić. One z czasem się pogrubiają i dzięki temu, że wycinamy u dołu liście i wycinamy u dołu gałęzie, to można stworzyć u dołu taką postać ażurową i uformować u góry po prostu piękną koronę. I ta korona właśnie o tej porze roku kwitnie, jest początek maja i pokrywa się mnóstwem białych, delikatnych kwiatów. U mnie każdy amelanchier jest uformowany w ten sposób, że u dołu te gałęzie wyglądają jak pnie, dlatego że są bez gałęzi, bez liści. Natomiast właśnie u góry uformowana jest korona, dlatego ja traktuję te rośliny jak drzewa. I to, co o tej porze roku najbardziej zachwyca, to są właśnie kwiaty. Na te kwiaty najbardziej się czeka na wiosnę, dlatego że one stosunkowo wcześnie się pojawiają. I ten efekt jest naprawdę spektakularny, bo ta biel jest wyjątkowo taka lśniąca, wyjątkowo te płatki są wyjątkowo błyszczące. I w takiej masie naprawdę powodują, że te krzewy przyciągają uwagę z daleka. Ale co ważniejsze, amelanchiery to nie są tylko rośliny ozdobne. To są rośliny też sadownicze, dlatego że amelanchiery mają jadalne owoce. I te owoce są bardzo wartościowe, one mają bardzo dużo witamin. I dlatego można traktować amelanchiera spokojnie jako roślinę też sadowniczą. I jest to po prostu roślina jadalna. Roślina o owocach jadalnych. U mnie jednak amelanchier przede wszystkim to jest roślina ozdobna, czyli małe ozdobne drzewko. I tak naprawdę amelanchier dla mnie jest... O, to był bażant. Amelanchier dla mnie to jest odpowiedź na zapotrzebowanie na małe drzewko, które u dołu jest delikatne, może być wielopniowe i które ma ażurową koronę. Bo ta korona, mimo że teraz jest w ogromnej masie kwiatów, to ona nie jest zbita. Później, kiedy zostaną same liście, to też nie jest aż taka nieprzepuszczalna.
jest delikatna, bardziej ażurowa, dlatego spokojnie pod amelanchierami można sadzić rośliny i one też dostają trochę słońca. Poza tym te korony nie są aż takie duże, więc spokojnie pod spodem można sadzić inne rośliny i te drzewka nie są aż takie krzykliwe, nie zabierają słońca. Na wiosnę są ozdobne z kwiatów, tak jak teraz. Później są ozdobne z liści, bo te liście są takie zielone, błyszczące. Natomiast na jesieni się przebarwiają i też dają taki kolor czerwonawy. Owoce natomiast to są takie małe kulki, przypominające trochę aronię, trochę porzeczkę, które trzymają się na takich niedużych ogonkach. Tak jak wcześniej powiedziałam, to są bardzo wartościowe owoce do spożycia. Natomiast cieszą się też wielką popularnością wśród ptaków. Dlatego jeżeli chcemy skorzystać i zjeść te owoce, to trzeba się śpieszyć i po prostu o odpowiedniej porze już zacząć zbierać te owoce, no i pilnować trochę przed ptakami. A o pilnowaniu mówię głównie dlatego, że te owoce, kiedy już są lekko przejrzałe, to one spadają po prostu z tych ogonków. Dlatego trzeba w odpowiednim momencie je zebrać, bo jak nie, to one później po prostu spadają na ziemię. Natomiast właśnie cieszą się ogromną popularnością wśród ptaków. I jeżeli na mnie będzie zależało, to naprawdę znajdzie się wielu amatorów, którzy zjedzą nam wszystkie te owoce, pomimo że ich będzie całkiem sporo. W tym miejscu rosną trzy amelanchiery. One były posadzone w 2017 roku przy moim pierwszym sadzeniu drzew i krzewów. Ładnie tutaj wyglądają, pod spodem rosną byliny. I tu akurat rosną trzy sztuki w jednym rzędzie, natomiast u mnie są i w skupiskach i też są sadzone pojedynczo. Ładnie wyglądają też jako solitery. A to inne miejsce i tutaj w rzędzie rosną cztery świdośliwy. Sadzone były też w 2017 roku. Jedna jest troszkę mniejsza od pozostałych. Natomiast tak ogólnie bardzo ładnie można z nich uformować szpaler. To kwitnienie jest naprawdę bardzo spektakularne. Jest dużo kwiatów, duża masa bieli, a tak naprawdę te drzewka, te krzewy są bardzo proste w uprawie. One nie wymagają jakichś specjalnych zabiegów. Nie cieszą się też zbytnią popularnością mszyc. Wydaje mi się, że nie sprawiają większych kłopotów niż inne przeciętne rośliny ozdobne, a poza tym dają owoce. Dlatego polecam do każdego ogrodu, i do małego, i do dużego. W małych sprawdzą się przede wszystkim jako solitery, dlatego że nie zajmują dużo miejsca. Natomiast można je traktować również jako bardzo dobre rośliny do tworzenia różnego rodzaju szpalerów. Każda korona to masa skupisk drobnych kwiatów. Całe drzewo jest białe. To jest akurat mój pierwszy amelanchier, kupiony w zwykłym centrum ogrodniczym. I to jest akurat roślina jednopniowa. O początku właśnie miał ten amelanchier jeden pień i w ten sposób jest przeze mnie prowadzony. Na dole są odrosty, bo amelanchiery dają odrosty i to trzeba przycinać. To jest coś takiego jak w przypadku lilaków. Natomiast nie jest aż taki uciążliwy, więc spokojnie to można raz, dwa razy w roku wyciąć. Ten okaz akurat to jest właśnie jednopniowy, typowy kształt drzewka. Bardzo ładnie rozświetla ten fragment ogródka i podwórka akurat.
i to, co urzeka, właśnie te białe skupiska, białe takie grona kwiatów, które są jak gwiazdki, wprawdzie nie są pełne, ale przy takiej ilości tych płatków ten efekt z daleka naprawdę jest wyjątkowy. A to już ta woła szara i żywopłot, który pokazywałam wielokrotnie, ale on jeszcze nie kwitł wcześniej. A od wczoraj właściwie dopiero pokrył się bielą i to jest ten efekt, na który ja najbardziej czekam. Czyli moment, kiedy ten cały żywopłot w postaci tutaj akurat okręgu pokryje się bielą i on ładnie kontrastuje i z innymi krzewami, takimi jak z tyłu złotlin, który też zaczyna kwitnąć. I ładnie kontrastuje tutaj z tą obwódką niższą z bukszpanu. Akurat tutaj w środku już ładnie zazieleniły się trzciniki ostrokwiatowe. To jest odmiana Overdam, bo właśnie liście są biało-zielone i tym się różni Overdam od Karla Förstera, że Karl Förster ma zielone liście, a Overdam ma właśnie takie ładne biało-zielone i o tej porze roku jest to najbardziej widoczne. A wracając do tawuły szarej, właśnie po to posadziłam tutaj ten okrąg, ten żywopłot z tawuły, żeby wczesną wiosną stanowił szkielet, natomiast o tej porze, kiedy już wiosna jest w pełni, żeby zakwitł i żeby stworzył właśnie taką przyciągającą uwagę białą taką otoczkę. Tak to wygląda od strony frontowej. Ta woła jeszcze zupełnie nie rozkwitła. Myślę, że jeszcze jutro, pojutrze to będzie ten moment, kiedy będzie kulminacja kwitnienia. Ten żywopłot z tyłu, on jest cięty przeze mnie raz w roku, dlatego te pędy się lekko przewieszają i one są takie dosyć długie. Ja tą tawułę tnę raz po przekwitnięciu i to jest zwykle mniej więcej około 9-10 maja. W tym roku myślę, że to będzie później, dlatego że później zaczęła kwitnąć. I przez to, że cięta jest tylko raz w roku, to te pędy zeszłoroczne zdążą jeszcze odrosnąć. I to, co teraz kwitnie, to są właśnie pędy zeszłoroczne. I ten żywopłot jest, powiedzmy tak, średnio formowany. On nie jest cięty na tyle, aby o tej porze roku to był taki regularny, biało kwitnący kształt. Ale w tej części ogrodu właśnie o to mi chodzi, że ten żywopłot nie musi być zupełnie formowany, a ten kształt właśnie jest wystarczająco taki wyrazisty. I akurat tutaj to jedno cięcie wystarcza i to jest ten efekt, o który tak naprawdę mi chodziło. A to jest mój drugi żywopłot z tawuły szarej. I on jest przeze mnie inaczej prowadzony, dlatego że ten żywopłot akurat tnę 2 razy w roku i to widać teraz, dlatego że te przyrosty zeszłoroczne są dużo krótsze i dlatego on w trakcie kwitnienia też wygląda trochę inaczej od tego, który pokazywałam wcześniej. Tamten, który był cięty raz w roku, ma dłuższe pędy, które się przewieszają, natomiast ten, ponieważ był cięty 2 razy w roku, on ma krótsze przyrosty i te kwitnące właśnie grona tych kwiatów też są krótsze i on teraz no, jest bardziej zwarty przez to, że był lepiej formowany w ubiegłym roku. Ale w tym miejscu ten żywopłot pełni funkcję ogrodzenia i też pełni funkcję takiej ramy dla bylin, które tutaj rosną. Dlatego tnę go drugi raz mniej więcej w lipcu, żeby ta rabata bylinowa miała jakieś takie sensowne obramowanie i żeby te byliny po prostu, które rosną tutaj wewnątrz, miały jakąś taką ramę, żeby to wszystko nabrało jakiegoś kształtu i żeby to wyglądało porządnie. Dlatego tutaj ta woła szara jest cięta właśnie 2 razy. Pierwszy raz też po przekwitnięciu, czyli około 10 maja, a drugi raz mniej więcej w lipcu, kiedy widać, że już ten żywopłot traci kształt i ten cały ogród robi się taki nieporządny. No to wtedy tnę drugi raz i tworzy się taka ładna, porządna, zielona rama. Dzisiaj żywopłot nie jest jeszcze w pełni kwitnienia, jest bardzo dużo pąków,
Więc ten efekt wow będzie, myślę, jutro, pojutrze, pod warunkiem, że nie będzie jakiejś nawałnicy, która podobno się zbliża, jakaś burza. Rok temu żywopłot pięknie kwitł, ale kiedy zaczął najbardziej kwitnąć, to właśnie były ulewne deszcze i te płatki były trochę otrzepane. No w tym roku zobaczymy, jak będzie. Przede wszystkim żywopłot zaczął kwitnąć później, ale myślę, że ten efekt też będzie spektakularny. Grona są bardzo gęste, pokryte samymi pączkami. Tu będzie zupełnie biało. One trochę pachną, jak dla mnie to przypominają w zapachu kaszę gryczaną. No nie jest to bardzo przyjemny zapach w takiej bliskiej odległości i na dłuższy czas. No ale nikt nie siedzi tutaj z nosem w kwiatach, więc to nie jest aż taki wielki problem. Po prostu ten zapach jest dosyć specyficzny. Ale zapach nie jest najważniejszą cechą. Najważniejsze jest kwitnienie. I to kwitnienie naprawdę daje spektakularny efekt. Roślina jest prosta w uprawie. Trzeba ją ciąć, jeżeli chcemy mieć formowane rośliny. Może też być pozostawiona w postaci bardziej nieregularnej. To, co zauważyłam, no to jest też atakowana przez mszyce. Ale czego mszyce nie lubią? Więc to jest jedna z wielu roślin, którymi mszyce też się potrafią zadowolić, więc ja akurat, no niestety, stosuję oprysk przeważnie właśnie raz na wiosnę, kiedy widzę, że te końcówki są atakowane przez mszyce. W tym miejscu żywopłot jest jeszcze inaczej prowadzony, dlatego że tutaj troszkę wyżej go tnę i zostawiam te pędy u góry, żeby podwyższyć żywopłot, dlatego żeby się trochę odgrodzić od sąsiadów. Ale żywopłot był sadzony w tym samym czasie. Tutaj akurat jest jednorzędowy i w tym miejscu, gdzie jest najwięcej słońca, on już jest najbardziej biały. Jeśli tniemy żywopłot raz w roku albo w ogóle nie tniemy, to zeszłoroczne przyrosty są dłuższe i te grona właśnie kwitnące są bardziej zwisające. Tutaj najlepiej to widać. Natomiast im bardziej tniemy, im bardziej formujemy tabułę szarą, to te przyrosty są mniejsze i ten efekt kwitnienia też jest inny, ale roślina swobodnie i tak daje dużo tych kwiatów, dużo tej bieli. Dlatego nawet jeżeli jest ostre cięcie, to kwitnienie i tak jest w miarę obfite. To jest właśnie żywopłot jednorzędowy, cięty dwa razy w roku. Żywopłot cięty raz w roku, przyrosty są dłuższe i teraz te białe grona kwitnące bardziej się przewieszają. A to jest śliwa wiśniowa nigra, bardzo popularny. Albo duży krzew, albo małe drzewko. Bardzo łatwo dostępne i w centrach ogrodniczych, i w szkółkach tym bardziej. To jest roślina, która jest stosowana głównie jako wyraźny akcent kolorystyczny ze względu na piękne brązowo-bordowe liście. I to się zgadza. U mnie też największą, najważniejszą funkcją w tej części ogrodu jest po prostu urozmaicenie tej zieleni przez to, że śliwa wiśniowa ma właśnie ciemne, błyszczące, bardzo wyraziste liście. Ale o tej porze roku uwagę przyciągają też kwiaty. Zanim posadziłam tą roślinę, nie miałam pojęcia, że ona tak ładnie po prostu kwitnie. Zakwitła w tym roku dosyć wcześnie, jak na inne, w porównaniu z innymi roślinami, bo oczywiście wszystko było spóźnione. Ale wydaje mi się, że śliwa wiśniowa zakwitła o czasie. Kwiaty są bladoróżowe, puste, ale kwitną w bardzo dużej masie. Dlatego ten krzew z daleka przyciąga uwagę. Róż jest bardzo delikatny. U mnie jeszcze nie kwitną ani jabłonie ozdobne, ani wiśnie ozdobne, więc to jest pierwsza roślina, która u mnie kwitnie na tak ładny, wyraźny, różowy kolor.
kwiaty są w kolorze bladego różu, ale te środki są trochę ciemniejsze. Cały krzew jest pokryty kwiatami, praktycznie od samego dołu, gdzie tylko się pojawiają liście, do samej góry, więc im większy krzew, ten efekt kwitnienia jest jeszcze lepszy. I na koniec ciekawostka, to jest czeremcha kolorata. Pierwszy raz u mnie kwitnie, to jest bardzo mały okaz. Posadziłam rok temu i drzewko było bardzo małe. Myślę, że miało 1,50 m i jeszcze ucięłam mu oczywiście czubek. I już ta roślina kwitnie w tym roku. Kwiaty są bardzo piękne. Mają takie grona, lekko przewieszające się w kolorze bladego różu. Dosyć podobne do śliwy wiśniowej nigry, tylko inaczej są ułożone właśnie na tych kwiatostanach. Bardzo ładnie to wygląda i bardzo ładnie się zapowiada. Ciekawe, jak drzewko urośnie, to myślę, że ten efekt będzie naprawdę spektakularny. A tymczasem drzewko jest bardzo małe, bo ja zwykle kupuję bardzo małe właśnie okazy i też długo muszę czekać na efekt. A ta roślina wyjątkowo wcześnie zaczęła kwitnąć i naprawdę ma bardzo piękne, obiecujące kwiaty. To tyle na dzisiaj. Słychać, jak ptaki szaleją, wiosna się rozkręca. Myślę, że następnym razem pokażę, jak kwitną u mnie wiśnie ozdobne i jak kwitną jabłonie, bo już lada dzień, dosłownie wszystko zacznie kwitnąć i będzie już w ogrodzie prawdziwy szał.